Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym zaprosić i zachęcić Was do obejrzenia filmu o postaci, którą również zacząłem niczym Morię doceniać po dłuższym czasie. Nie jest to persona, która jakoś mocno obcowała na pierwszym czy drugim planie. Jest przykładem geniuszu Ody, który pamięta nawet o takich postaciach z dalekiego planu i daje im mimo tego konkretny czas antenowy. Przemiana Bellamiego. Zapraszam. Poznajemy Bellamiego w trakcie fabuły na Jai w Mocktown, gdzie słynie w tym miejscu jako lokalny pyszałek, posiadając nagrodę w wysokości 55 milionów berry, co było nagrodą ponad klasyczną średnią z początków Grand Line. Jest on totalnie nie do polubienia na samym początku, gdyż jako postać jest okrutny, brutalny, bez skrupułów i strasznie pyszny, a przede wszystkim wysokie ego oraz arogancja sprawiają, że przecenia on swoje umiejętności i widzi siebie ponad innych. A przede wszystkim był zaślepiony ideologią o końcu ery marzeń, gdzie piraci podróżując spełniają swoje marzenia, a na końcu drogi czeka ich wielki skarb One Piece. Dlatego każdego pirata uniesionego duchem przygody wyśmiewał. Jednakowoż sam nie wiedział, że Doffy również pragnął zostać królem piratów. O jego zaślepieniu w jego idole, a jakim był Doflamingo, jeszcze porozmawiamy, ale na razie skupmy się na jego ikonicznym spotkaniu z Luffym. Bellamy, wchodząc do baru, gdzie przebywali Nami, Zoro i Luffy, chciał sprawdzić, czy Gumiak jest gotowy do przyjęcia nowej ideologii nowej ery, w związku z czym, jak sam to nazwał, zaczął testować i prowokować Luffy'ego do walki. Jednak protagonista, nauczony wydarzeniami z dzieciństwa, gdzie to Higuma obrażał i krzywdził Shanksa, nic nie robi, więc w finalnym rozrachunku, nie dając się sprowokować, dał się razem z Zoro pobić, pokazując wyższość oraz większą siłę woli niż niecierpliwy Bellamy. Zasada nauczona przez Shanksa, że nieważne co się ze mną stanie, ważne by to moim przyjaciołom nie stała się krzywda, mocno zakorzeniła się w umyśle Luffy'ego. Wszystko oczywiście kręciło się też również wokół podniebnej wyspy. Jest to bardzo ważny wątek. Początki Grand Line są prawdopodobnie jeszcze miejscem, w którym dla przeciętnego człowieka żyjącego większość życia na jednej wyspie, takie nierealne rzeczy jak podniebna wyspa to coś abstrakcyjnego. Więc nie dziwię się, że świeżaki w świecie pirackim typu Bellamy, który jest oczarowany potencjalnymi zyskami i żyje w przekonaniu, że przeznaczone mu jest zostanie kimś wielkim, idąc za swoim idolem Doflamingo, który szerzy ideologię nowej ery, nie wierzą w enigmatyczne marzenia typu One Piece czy Skype'a. Wolą zostać bardziej przy ziemi i wyśmiewają oraz szydzą z marzeń oraz nierealnych celów innych. Więc potem jak Luffy razem z Zoro dali się pobić, napotkali Czarnobrodego, który mówił, iż marzenia nigdy nie umierają, ale to już jest temat na inne materiały. Generalnie Bellamy uznał ich za słabych i stwierdził, że szkoda na nich czasu. W rzeczywistości to Luffy był mentalnym zwycięzcą. Przejdźmy natomiast do dalszych wydarzeń. Bellamy, słynący z kradnięcia innym załogom ich łupów oraz złota, usłyszał o tym, że Mont Black Cricket co nieco się dorobił, gdyż jak wiemy, poszukiwał on w wodach nurkując śladów po legendarnym złotym mieście odkrytym przez jego przodka Nolanda. Także hiena Bellamy postanowił złożyć mu wizytę. Jak wiemy, w międzyczasie Luffy i jego załoga zaprzyjaźniła się z potomkiem Nolanda, więc Luffy, usłyszawszy o tym, że Bellamy jest odpowiedzialny za pobicie jego przyjaciela oraz tego, że ukradł mu jego złoto, postanowił działać. Tutaj warto się zatrzymać przy dwóch rzeczach. Po pierwsze, Bellamy, kierując się zasadą, że nagrody za głowę odzwierciedlają siłę danego pirata, z góry mógł nie dowierzać, że ktoś dużo silniejszy na wczesnych etapach Grand Line mógłby przepłynąć na Jaję. Dlatego niósł o tym, że Zoro i Luffy mają wyższe nagrody od niego, potraktował jako zwykły żart i uznał nagrody za fałszywe. I to nam obrazuje drugą rzecz, że jego butność przysłaniała mu oczy. Nie umiał spojrzeć na daną sytuację racjonalnie i ocenić poprawnie faktycznego stanu rzeczy. Z góry zakładał, że zwykły gostek w słomianym kapeluszu nie może być silniejszy od niego i do końca uważał, że Luffy jest słaby. Co nas uczy, żeby nie oceniać książki po okładce. Dlatego pomimo przechwałek na oczach wielu ludzi, Luffy już w drugim ikonicznym momencie nokautuje Bellamy'ego jednym ciosem, odbierając złoto swojego przyjaciela. Gumiak, zapytany o to, gdzie
kiedy się uda, wskazał palec do góry i odpowiedział, że do nieba, symbolizując, że marzenia faktycznie mają sens, a podniebna wyspa rzeczywiście istnieje. Cały Ark pokazał nam, jak obrzydliwą postacią był Bellamy. Nawet jego przydomek Hiena wziął się z tego, że masowo rabował innych, czując się pewnie przy tym wszystkim, ponieważ rabował tylko słabszych i brał udział w walkach, których był pewien, iż wygra. I oczywiście gdzieś z tyłu głowy miał myśl, że ma plecy u Doflamingo. Na początku ciężko było u niego się dopatrzeć jakiejkolwiek pozytywnej cechy. Na pewno mu trzeba oddać lojalność wobec swojego mistrza. Nim przejdziemy do wydarzeń po Timeskipie, omówmy sobie wydarzenia między Doflamingo a Bellamy po jego porażce ze Słomianym. Doffy przybył po pewnym czasie do Mocktown, żeby skarcić i porzucić swojego podwładnego. Członek władców mórz był rozczarowany swym podwładnym i przy pomocy swoich nitek zmusza Sarkiesa, członka załogi Bellamiego, żeby go poważnie zranił. Bellamy przed tym wszystkim porzuca swoją wywyższoną dumę, prosząc Doflamingo o litość, pokazując jak płytka tak naprawdę ona była. Wiedząc, że nie może pokonać kogoś zdecydowanie silniejszego, okazał się zwykłym tchórzem na pokaz. Niedoszły rywal Luffy'ego, zaznając dwóch mocnych ciosów życiowych w tak krótkim czasie, zaczął się stopniowo zmieniać. Na pewno udanie się na podniebną wyspę było aktem pokory i stępienia własnego ego, gdyż to zmusiło go do uwierzenia w pewnym stopniu, że marzenia faktycznie mają miejsce na realizację w tym trudnym świecie. Wracając do jego relacji z niebiańskim demonem, to ponoć już od dziecka go podziwiał. Nawet porzucona przez niego załoga, z którą pływał, miała dwie bandery, jego własną i właśnie Doflamingo. Odwiedzając Skypie, pozyskał tam złoto, które wręczył właśnie Doffy'emu, dzięki czemu otrzymał teoretycznie szansę powrotu pod skrzydła Flaminga. Sam Bellamy przez 2 lata bardzo mocno się zmienił, widać w nim było na dressrosie większy spokój oraz stonowany charakter, gdzie przestał z innych często kpić. Nawet okazał Luffy'emu wysoki szacunek, gdyż sam mu powiedział, iż nie będzie się z niego wyśmiewał. I jego jedynym celem na ten moment było zostanie prawą ręką swojego idola. Przy tym wszystkim nadal potrafił się cieszyć walką, gdzie jednak był ten ułamek starego Bellamy'ego. Bellamy w trakcie fabuły wziął udział w turnieju w Koloseum, gdzie stawką był nie tylko owoc Mera Meranomi, ale również zostanie kolejnym oficerem rodziny Don Quixote, co oczywiście było głównym celem blondyna. Niestety przegrał i dana szansa przez Doffy'ego też była iluzoryczna, gdyż Dellinger skopał go i na rozkaz kapitana nazwał go śmieciem. Wydaje się, że jego podziw w stronę Doflamingo jest wręcz chory, ponieważ mimo tak oczywistej zdrady oraz naplucia mu w twarz, nadal szanował swojego byłego szefa i nie zamierzał walczyć przeciwko niemu. Niemniej jednak trzeba mu oddać lojalność oraz honor. W wyniku różnych wydarzeń fabularnych doszło do gry w ptasiej klatce, a Bellamy wyruszył w stronę pałacu, gdzie znajdował się Doflamingo. Gdy już się z nim skonfrontował, został przez niego brutalnie zaatakowany. Sam Doffy na dodatek go wyśmiał i użył jako żywej tarczy. W kolejnych wydarzeniach doszło do ponownej walki między Luffy'm a Bellamym. Jest to bardzo przykry moment. Bellamy, będąc rozdarty pomiędzy niechęcią do porzucenia swojego wręcz bohatera, któremu zawierzył bezwzględną lojalność, a sympatią do nowego przyjaciela. Nie chciał zabijać Gumiaka, a z drugiej strony do końca też nie chciał zawieść Doflamingo. Luffy wyraźnie rozumiał uczucia Bellamy'ego. Jego męska duma nie pozwalała mu porzucić jego ideałów do samego końca, dlatego z jednoczesną przykrością i wściekłością Luffy znokautował trapionego emocjami Bellamy'ego. Jego dawny wróg, któremu nawet kibicował podczas walki w Koloseum, uwaga, popłakał się nad dobrocią serca słomianego kapelusza, bo praktycznie do końca ten nie chciał go skrzywdzić, ale dla niego i jego dumy zrobił to. Relacja Bellamy'ego z Doflamingo jest bardzo toksyczna. Już mocno odmieniony Bellamy dalej celuje w bycie kimś, podążając za swoim idolem z dzieciństwa. Do końca nie chciał o nim zapomnieć i wierzył może gdzieś złudnie w sercu, że faktycznie będzie mógł stanąć u jego boku, wiernie mu służąc. Dopiero szereg kolejnych tragicznych dla niego doznań, ponowna konfrontacja z Luffy'm musiała mu dać do zrozumienia, że nie zawsze ten, którego idealizujemy, jest właściwym wyborem, czasem po prostu trzeba ruszyć własną drogą.
Bellamy po wyzdrowieniu i wzięciu wiwry karty Luffy'ego wyruszył swoją drogę. Jak sam stwierdził, nie będzie podwładnym Słomianego, jak utworzona w tym czasie wielka flota Słomianego Kapelusza, ale w razie czego może na niego liczyć. W końcu są przyjaciółmi. Sam Blondyn zdecydował się udać na piracką emeryturę, prawdopodobnie zmęczony wszystkim, co przeżył na Dressrosie. Uświadomił sobie, że nie będzie mu dane zostać kimś wielkim i musi schować dumę w kieszeń, a podążanie za Doflamingo to był jeden wielki błąd. Jego przykład nam pokazuje, że nie wszyscy musimy zwojować świat, możemy prowadzić o wiele wygodniejsze życie, doceniając jego prostotę. Bellamy'ego zdecydowanie przerosły ambicje i zgubiła pewność siebie. Sama jego postać bardzo wyciszyła się po arku Dressrosy i stał się jeszcze bardziej stonowany niż przedtem. Pełny pokory i rzetelności, w końcu postanowił rysować oraz malować flagi i w ten sposób zarabiać na życie. Takiego wątek w historyce obrazkowej został dokończony. Historia postaci, która była zwykłym zbójem i musiała wiele przejść, by zrozumieć wiele rzeczy w tym trudnym do życia świecie. Przeszedł długą i wyboistą drogę, dlatego jego przemiana jako człowieka jest bardzo wiarygodna. Uczy nas wszystkich, że czasami lepiej stąpać twardo po ziemi, jednak czy to oznacza rezygnację z marzeń? Po prostu wydaje mi się, że lekcją od Ody jest to, że wszystko zależy od ludzi, jakich spotkamy. Gdyby ktoś inny byłby dla Bellamy'ego wzorem i po drugie nie trzymałby się tak kurczowo jednej osoby, jego losy mogłyby się potoczyć inaczej. Przypominam, że Luffy jest bardzo mocno zainspirowany Shanksem, ale nie robi wszystkiego w jego stronę i nie stara się zdobyć jego sympatii na siłę, przynosząc mu dary. Z tą myślą was zostawiam, ja byłem Kapelusznik, zostaw subskrypcję, jeżeli lubisz moje filmy oraz łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych materiałach.